Jeżeli dalej będzie PSL tak postępowało, to w kolejnej kadencji Sejmu nie będzie nam dane absolutnie nic zmieniać, szczególnie dla kobiet, dlatego że władzę przejmie Prawo i Sprawiedliwość. Widzimy pewne historie, kto się PiS-u tyka, ten z polityki i z życia publicznego znika. Brak poparcia i brak rozwiązywania problemów dla obywateli może być konsekwencją utraty władzy przez koalicję 15 października i trzeba o tym bardzo wyraźnie mówić. Są skrajności, które trzeba eliminować, dlatego że to są skrajności bardzo niebezpieczne. Witam Państwa, Mikołaj Dowiejek, redakcja Goniec.pl, rozmowa Gońca z Państwem i z nami na łączach poseł Lewicy Tomasz Trela. Witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczynając od też tematu, który poniekąd pana dotyczy, bo pan również jest członkiem jednej z komisji śledczych, czyli rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości. Czy patrząc na to, co się wydarzyło w sprawie Marcina Romanowskiego, cały ten całokształt i też tego, co się działo wcześniej w kontekście jakichkolwiek rozliczeń poprzedniej władzy, nie ma pan trochę wrażenia, że po pierwsze dla części wyborców to może być za wolno, a po drugie no zbyt niedokładnie, bo wiemy doskonale jak skończyła się sprawa Marcina Romanowskiego, wielu to postrzega jako kompromitację. Znaczy, moje wrażenie jest mniej istotne, najważniejsza jest opinia wyborców i obywateli i niestety to się pokrywa z tym, o czym pan powiedział. Ja spotykam się z mieszkańcami, głównie mieszkańcami mojego miasta, czyli miasta Łodzi, którzy mówią szybciej, sprawniej, bardziej konsekwentnie i mniej wpadek. Nie chcę tutaj mówić, że to była jakaś karygodna rzecz, ale ludzie po czymś takim jak w sprawie pana Romanowskiego, że on najpierw był zatrzymany, 11 zarzutów przygotowanych, my w Sejmie głosujemy 11 razy za uchyleniem immunitetu w każdej poszczególnej sprawie, decydujemy i wyrażamy zgodę na tymczasowe, na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a po kilkunastu godzinach pan Romanowski wychodzi i od razu wychodząc robi konferencję prasową i odgraża się, że jak on dojdzie do władzy, to wszystkich pozamyka. No tutaj bym jednak oczekiwał od prokuratury większej takiej dokładności i przeanalizowania wszystkich możliwych furtek i forteli. Przecież nie jest tajemnicą. Każdy bandzior, każdy złodziej, każdy potencjalny przestępca szuka kruczków prawnych, jego pełnomocnik, pełnomocnicy za to biorą pieniądze i tak jest też w tym przypadku, natomiast co się odwlecze, to nie uciecze i pewnie ta ręka sprawiedliwości dotknie pana Romanowskiego też, ale po co takie wpadki? Lepiej to zrobić bardziej dokładnie, bardziej starannie i bez tego typu historii publicznych. A w kontekście też tych błędów uważa pan, że powinny być wyciągnięte jakiekolwiek konsekwencje, bo no Polacy też często tego oczekują, obywatele w ogóle różnych krajów, jak ktoś nie wychodzi władzy, no to trzeba wyciągnąć konsekwencje wobec ludzi odpowiedzialnych za to, że nie wyszło. To zostawiam do decyzji pana ministra Bodnara, ewentualnie pana premiera Tuska. Natomiast kwestia konsekwencji w moim przekonaniu zawsze jest do wyciągnięcia, kiedy sprawa jest jednoznaczna, że ktoś nawalił. Tutaj bardziej niż nawalił, wykazał się taką mniejszą skrupulatnością, dlatego że opinie co do tego obowiązywania immunitetu delegata zgromadzenia do Parlamentu Rady Europy są co najmniej dyskusyjne. Więc z konsekwencjami może bym poczekał, natomiast jeszcze raz, ja oczekuję, że prokuratura będzie stawała na wysokości zadania, skoro jest wniosek do parlamentu, my w parlamencie zrobiliśmy to, co do nas należy, to oczekiwania są też takie w stosunku do prokuratury. Natomiast w tej sprawie jest jedna rzecz, która łamie jak gdyby całą narrację Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości, że teraz wymiar sprawiedliwości jest pod butem koalicji 15 października. Otóż nie. Niezawisły sąd podejmuje suwerennie, samodzielnie decyzję i w tej sprawie dzięki decyzji niezawisłego sądu pan Romanowski może być na wolności. Więc te opowiastki Jarosława Kaczyńskiego, że tak teraz już jest wszystko na polityczny dyktat, są i były nieprawdziwe. To panie pośle, będziemy śledzić, co się dzieje dalej, choć powiedziałbym, że to nie są jedyne kłopoty koalicji, bo również brakuje
zgody, jeżeli chodzi na przykład o sprawy światopoglądowe. Według PSL-u oni wypełniają umowę koalicyjną, że tam nic nie było o dekryminalizacji aborcji. W związku z tym, pytanie do pana, gdy pan słucha różnych wypowiedzi polityków PSL-u, na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz miał ostatnio takie bardzo długie przemówienie na Radzie Naczelnej PSL-u, no i właśnie opowiadał o tym, że oni swoich poglądów nie zmienią, nie będą niczym popychadłem itd. itp., to czy obawia się pan o jedność tej koalicji, o trwałość tej koalicji, biorąc pod uwagę, że no Lewica czy Koalicja Obywatelska miały te postulaty na sztandarach i to były jedne z ważniejszych postulatów w ogóle, mam wrażenie, w tej kampanii wyborczej, która za nami? Powiem panu więcej. Lewica to miała na sztandarach, ma i zawsze mieć będzie. Koalicja Obywatelska w tej sprawie dojrzewała i zmieniała zdanie, ale te 14% poparcia dla trzeciej drogi to też elektorat i też zwolennicy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Bo przypomnijmy i przypominajmy to sobie, że część wyborców Lewicy i część wyborców Koalicji Obywatelskiej taktycznie zagłosowała na trzecią drogę, bo była obawa nieprzekroczenia progu wyborczego. Z taktycznego głosowania zrobiło się całkiem solidny wynik wyborczy i dzisiaj mamy tego efekty. Gdyby nie było taktyki, gdyby trzecia droga dostała swoje 8-9%, Lewica dostała swoje 10-12% i Koalicja Obywatelska wzięła swoje, to dzisiaj nie zabrakłoby nam 4 głosów na sali sejmowej, tylko mielibyśmy plus 10 albo plus 14. To tak tytułem faktów. Natomiast dziwię się trochę takiemu jednoznacznemu stanowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo jeżeli dalej będzie PSL tak postępowało, to w kolejnej kadencji Sejmu nie będzie nam dane absolutnie nic zmieniać, szczególnie dla kobiet, dlatego że władzę przejmie Prawo i Sprawiedliwość. Kobiety są już wkurzone, obywatele, którzy wspierali kobiety, a były ich setki tysięcy, o ile nie miliony na czarnych protestach, też są wkurzeni, bo o tym mówią, więc tutaj bym radził jednak refleksję, dlatego dajemy szansę. Jeszcze raz złożymy ten projekt ustawy, który dekryminalizuje aborcję. Jeszcze raz dajemy szansę wszystkim naszym partnerom koalicyjnym, dlatego że tylko Lewica zdała egzamin w 100%, 100% frekwencji, 100% głosowania za. Inni partnerzy nie stanęli na wysokości zadania, jedni mniej, drudzy więcej. Natomiast dajemy szansę raz jeszcze, żeby realizować postulaty, które może nie mają odzwierciedlenia w umowie koalicyjnej, ale mają odzwierciedlenie w wyniku głosowania i tej wielkiej frekwencji. Ten wielki zryw obywatelski był podyktowany również tym, żeby sprawy praw kobiet, sprawy związków partnerskich, ale też sprawy gospodarcze, ekonomiczne, edukacyjne, zdrowotne rozwiązywać. Panie pośle, ale co jeśli nie? Bo PSL naprawdę nie wydaje się zmieniać swojego podejścia. I no, te kolejne też przemówienia, między innymi Władysława Kosiniaka-Kamysza, tak naprawdę tylko wzmacniają tę postawę. I co wtedy? Jakby będzie jakaś renegocjacja, będą próby budowania czegoś nowego, bo no, wiedzieliśmy od początku, że w tej koalicji równi się skrzydło bardziej prawicowe, bardziej konserwatywne i ono raczej nie da się nawet pod naciskiem zmienić. Co dalej, bo nawet niektórzy już snują wizję rządu PiS, PSL, Konfederacja. Oczywiście na razie nie ma na to nawet dobrych pogłosek politycznych, no ale część osób mówi o tym, że prawica może się oddzielić z tej koalicji rządowej aktualnie i potem może w przyszłości będą inne sojusze w polskiej polityce, które na przykład tej obecnej koalicji większość zabiorą. Czy mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, dlatego że my już widzimy pewne historie, kto się PiS-u tyka, ten z polityki i z życia publicznego znika, więc tutaj przez tym bym ostrzegał wszystkich, ale myślę, że PSL do PiS-u to jest jednak bardzo, bardzo daleka droga. To życzą komentatorzy, to życzą media, które są przychylne Prawu i Sprawiedliwości, żeby tutaj włożyć kij w koalicję 15 października, natomiast wie pan, no, historie projektów ustaw w różnych parlamentach są różne. W niektórych parlamentach za pierwszym razem udaje się przegłosować, a w niektórych za piątym albo dziesiątym. Trzeba być tutaj konsekwentnym. Arytmetyka w Sejmie jest jaka jest.
Natomiast ja tylko przypomnę, że gdyby była stuprocentowa frekwencja Koalicji Obywatelskiej i stuprocentowa frekwencja Polski 2050 podczas tego głosowania, była szansa, żeby to głosowanie wygrać. Oczywiście nie ma co gdybać, ale przecież Władysław Kosiniak-Kamysz cały czas podkreśla, że u niego w PSL-u nie ma dyscypliny w głosowaniach światopoglądowych. Ja tego nie chcę nazywać głosowaniem światopoglądowym, bo to jest głosowanie konkretnego problemu i rozwiązania konkretnej sprawy, która czasami jest w skutkach tragiczna, czy była w skutkach tragiczna, jak widzieliśmy te przypadki. Ale może się okazać, że któryś z kolegów albo któraś z koleżanek nie weźmie udziału w głosowaniu, wstrzyma się, nie przyjdzie na głosowanie. Różne są możliwości, natomiast trzeba przekonywać i myślę, że opinia publiczna, obywatele, którzy jutro mają protestować pod siedzibą parlamentu, to też jest kolejny głos w tej dyskusji i może jakaś refleksja będzie. My dajemy szansę jako Lewica, ja mogę zapewnić, że my będziemy na głosowaniu, my będziemy głosować za i mogę tylko powiedzieć, że będziemy przekonywać naszych partnerów z koalicji 15 października, żeby też to poparli, dlatego że brak poparcia i brak rozwiązywania problemów dla obywateli może być konsekwencją utraty władzy przez koalicję 15 października i trzeba o tym bardzo wyraźnie mówić. Panie pośle, kończąc temat, część osób mówi, że skoro naprawdę jest tak, że większość ludzi popiera wasz pomysł, to może zorganizować referendum, które będzie tylko i wyłącznie formalnością, co też proponowała Trzecia Droga wcześniej i wtedy zamknąć sprawę przynajmniej na długi okres i po wszystkim. I nie trzeba głosowania w Sejmie, wystarczy głos obywateli. No wie pan, te kwestia referendum i kwestii wiążących w referendum też jest oczywiście dyskusyjna. Ja przecież nie bronię Trzeciej Drodze zgłaszania swoich postulatów. Ja jestem zdeklarowany, jeżeli chodzi o kwestie dekryminalizacji aborcji, liberalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia związków partnerskich. Nie mam z tym żadnego problemu. Ja przecież nie bronię Trzeciej Drodze wychodzić z własnymi inicjatywami. Natomiast jeżeli pan mnie pyta, czy ja jestem zwolennikiem głosowania w Sejmie za, czy referendum, to ja jestem zwolennikiem głosowania w Sejmie za, dlatego że możemy sprawdzić, jak elektoraty poszczególnych partii, które tworzą dzisiaj koalicję 15 października, się wypowiadają. Nawet elektorat Trzeciej Drogi jest za liberalizacją prawa aborcyjnego. Nie mówię o elektoracie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, bo lewicowy elektorat jest najbardziej tym takim proobywatelskim, prokobiecym sprawą. Natomiast każdy może zgłaszać własny projekt i własne postulaty. Ja jestem politykiem lewicy, jestem nim od 25 lat i będę robił wszystko, żeby te projekty lewicy uzyskiwały większość. No to zobaczymy, jak będzie. Na razie zostawmy ten temat koalicji. Przejdźmy do polityki europejskiej, bo na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, pierwszego po ostatnich wyborach, było rzeczywiście ciekawie. Oprócz takiego, można powiedzieć, performance'u rumuńskiej posłanki z takim workiem, mieliśmy między innymi wystąpienie Ewy Zajączkowskiej, które obiegło całą Europę. Mieliśmy wybory na przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, na przewodniczącą Komisji. No i chyba najbardziej kontrowersyjny temat to była współpraca Konfederacji z AfD w ramach jednej grupy europarlamentarnej. Jakby pan to podsumował, jakby pan to ocenił, bo rzeczywiście no, przez krótki okres, ale jednak Europarlament był w Polsce takim tematem numer jeden politycznym. Tak, dlatego że jesteśmy świeżo po wyborach, była pierwsza sesja Parlamentu Europejskiego. To jest dość naturalne, że trzeba informować obywateli naszego kraju, którzy szli w czerwcu głosować na swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim i trzeba informować, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Ważnym, bo piątym co do wielkości krajem w Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że po 15 października odbudowujemy każdego dnia naszą pozycję na arenie międzynarodowej, w tym w Unii Europejskiej. Ja się osobiście cieszę z tych rozstrzygnięć, bo przecież to są rozstrzygnięcia, które popiera moja formacja polityczna Lewica i cała europejska Lewica. To było wydyskutowane w drodze konsensusu. Pani Ursula von der Leyen, komisarz, szefowa Komisji Europejskiej. Bardzo się cieszę, że w
swoim wystąpieniu. Duży nacisk położyła na rozwiązanie problemów mieszkaniowych. O tym mówi Lewica od lat, o tym mówiła Lewica w kampanii wyborczej, o to walczy Lewica w rządzie. Tych pieniędzy na budownictwo mieszkaniowe w perspektywie do 2030 roku ma być blisko 50 miliardów złotych. To pokazuje, że mówimy dokładnie o problemach i w Polsce, ale w Unii Europejskiej. Natomiast no, wie pan, te występy tych takich skrajności w Parlamencie Europejskim są po to, żeby się przebić, żeby być zauważonym. Pani Ewa Zajączkowska, no, która zdaje się w wywiadzie mówiła w trakcie kampanii wyborczej, żeby bardzo solidnie zastanowiła się, czy Polska powinna być w Unii Europejskiej. Dzisiaj znakomicie się tam bawi, tutaj na sali plenarnej robi show, później z koleżankami, kolegami zajada się frykasami w Brukseli czy w Strasburgu. No wie pan, no to ja nie traktuję tych ludzi poważnie, dlatego że no, oni nie zasługują na to, żeby być poważnie traktowani, bo oni w Parlamencie Europejskim są skrajnościami, są totalnie zmarginalizowani, a jeszcze od momentu, kiedy zawiązali sojusz z AfD, partia, która opowiada się za Putinem i wspiera Putina, to dla mnie to jest jak gdyby jednoznaczne świadectwo, ale oczywiście to jest środowisko, które też ma swoich wyborców, ale cieszę się, że to jest środowisko, które absolutnie nie podejmuje żadnych kluczowych decyzji w Parlamencie Europejskim i oprócz takich wybryków, jak mieliśmy ostatnio, jak widzieliśmy ostatnio, to raczej nic dobrego oni dla Polski nie zrobią. Ale to też nie jest, powiedziałbym, tak jednoznaczne, bo Konfederacja, część Konfederacji w postaci Ruchu Narodowego, która ma dwóch europosłów, nie weszła do tej grupy europarlamentarnej Europy Suwerennych Narodów. Mamy też nową formację Patrioci dla Europy, która stała się no, jedną z największych formacji europarlamentu, większą od EKR-u. Tak? Pierwszy raz jest taka sytuacja, że na prawicy jest od lat tak dużo sił, że EKR tak naprawdę no tutaj nie jest już tą trzecią siłą w Europarlamencie, tylko musi się pogodzić ze swoją nową rolą. Nie uważa pan, że też ta prawica może się bardzo zmieniać i też w ogóle te układy sił w Parlamencie Europejskim, mimo to są drobne posunięcia, ale one rzeczywiście się zmieniają i za parę lat też możemy obudzić się w zupełnie innej rzeczywistości. Znaczy, wie pan, może tak być i na to trzeba być przygotowanym, trzeba być czujnym, ale trzeba przede wszystkim robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Ja przypomnę ostatnie wybory w Wielkiej Brytanii, gdzie Partia Pracy, czyli siostrzana partia z Lewicą Polską, wygrała wybory samodzielnie. Przypomnę jednak triumf demokracji we Francji, a już tam witała się z gąską Marie Le Pen. Ale tu akurat, tutaj... ale tu akurat była kwestia tego, że Zjednoczenie Narodowe, Zjednoczenie, tak, my się zgromadzeniem mieli zawsze parlamentem francuskim, to też jest taki powszechny błąd, ale Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen miało naprawdę wysokie poparcie, z takim poparciem w Wielkiej Brytanii, w tych JOW-ach, tak, miałoby większość najprawdopodobniej. A no tak, ale wie pan, no, przez ten skomplikowany system golistowski, tak, jakby, tak, który miał bronić Republiki. Sztuką jest wygrywać wybory według ordynacji, która panuje w danym kraju. Oczywiście dzisiaj można szukać wytrychów, że Marine Le Pen by wygrała wybory, gdyby system wyborczy był inny. Pewnie tak. Natomiast to jednak pokazuje, że partie demokratyczne, mimo tego, że się mocno różnią, są w stanie połączyć siły, są w stanie się wspierać i popierać, żeby nie dopuścić skrajności ludzi, którzy mają inklinacje albo wręcz współpracują z Putinem do władzy. Ale nie uważa pan, że we Francji to jest już tak bardzo radykalnie, bo tam ich się nie wpuszcza do żadnych współprac w parlamencie, nie podaje im się nawet ręki w tym parlamencie, a wiemy doskonale, że Mélenchon miał bardzo kontrowersyjne wypowiedzi w przyszłości o Rosji, o Putinie. Dlatego wie pan, ja generalnie nie wspieram żadnych skrajności. To skrajności w polityce mnie interesują. Ja prezentuję pogląd takiej lewicy socjaldemokratycznej, która jest otwarta, która jak trzeba, to jest w stanie porozumieć się z partiami centrowymi, żeby interes narodu czy interes Unii Europejskiej był podtrzymany. Natomiast wie pan, ja gdybym miał podać rękę komuś, kto
współpracuje z faszystami albo wypowiada się pozytywnie o faszystach, też bym nie podał i mi takie podejście się podoba, bo są skrajności, które trzeba eliminować, dlatego że to są skrajności bardzo niebezpieczne. Tak te skrajności się rodziły w poprzednim wieku. Pamiętamy te początki młodego Adolfa Hitlera, który spotykał się najpierw w piwiarniach, które gromadziły 20-30 osób, później było 300 osób, później było 3000, a później była wojna, do której doprowadził. Więc tak naprawdę trzeba na to bardzo uważać, najlepiej ucinać to w zarodku. Ja jestem zwolennikiem, żeby budować współpracę w oparciu o partie demokratyczne, które mają swoje zasady, które mają swoje zapatrywania na świat i możemy się różnić w podejściu do gospodarki, w finansowaniu właśnie budownictwa mieszkaniowego, w filozofii przekazywania nakładów na ochronę zdrowia, bo tu zawsze lewica będzie różniła się od partii centrowych, ale jednak w kwestiach fundamentalnych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, obronę granic, suwerenność danego kraju, tutaj między nami nie ma różnicy i myślę, że to jest ważne. I wie pan, o tym będą też wybory w Stanach Zjednoczonych, które chyba selektryzują cały świat przez najbliższe miesiące. Tutaj, panie pośle, moglibyśmy naprawdę bardzo, bardzo długo rozmawiać o tym, jak powinien wyglądać ten proces demokratyczny, ale zostawmy go właśnie przychodząc ze Stanów, bo szok, cały świat w szoku. Joe Biden rezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich, co, biorąc pod uwagę jego wystąpienia publiczne, a bardziej wpadki, było dość logicznym następstwem. Natomiast pytanie, co dalej? Czy Kamala Harris, tak? Bo tutaj jest widoczna chęć z jego strony, żeby to była Kamala Harris. Z drugiej strony, na przykład Barack Obama, który ma ciągle ogromne wpływy w Partii Demokratycznej, nie wyraził się ani słowem o wsparciu dla Kamali Harris, kiedy dziękował Joe Bidenowi za jego prezydenturę. Wiemy, że wcześniej to on miał duży wpływ na to, że i najpierw Clinton była kandydatką, a później Joe Biden. Jak pan to widzi, bo no to jest tak naprawdę ostatnia szansa dla demokratów, żeby coś jeszcze w tych wyborach wywalczyć, bo Biden przegrałby na pewno. Teraz ciągle faworytem jest Trump, ale sytuacja może się lekko zmienić, jeżeli rzeczywiście ten kandydat zostanie wyłoniony i będzie po prostu prowadził skuteczną kampanię. Ja mam trochę inny pogląd niż pan, który zaprezentował, bo ja w polityce uważam, że nie ma nic na pewno. Nic nie można przed wyborami rozstrzygać, że ktoś na pewno wygra, ktoś na pewno przegra, bo widzimy na arenie europejskiej, może światowej, może źle się wyraziłem, polskiej. Tak, raczej na pewno, w sensie biorąc pod uwagę te wystąpienia w debatach, tak, tak, ale wyraźnym faworytem. Pozostańmy przy swoich zdaniach w tej sprawie, natomiast wie pan, ja uważam, że oczywiście jest to zaskoczenie, natomiast to nie jest też tak, że decyzja była podjęta wczoraj i wczoraj ogłoszona. Do tej decyzji przygotowywała się pewnie Partia Demokratyczna nie od dwóch dni, tylko pewnie od tygodni, analizując i sondaże, i kondycję fizyczną, i kondycję intelektualną prezydenta Bidena i doszli do wniosku, że nie ma co ryzykować. Jeżeli chodzi o wsparcie prezydenta Obamy, myślę, że to jest też taktyka, dlatego że Barack Obama jest cały czas wielką postacią w Stanach Zjednoczonych, ma wielkie wpływy, wielki szacunek on i jego małżonka. I myślę, że to będzie przygotowane na ewentualne poparcie w innym miejscu, w innym czasie, może na konwencji, tej wielkiej konwencji w Chicago, która odbędzie się między 19 a 22 sierpnia. Natomiast czy Kamala Harris ma szansę wygrać? Tego nie wiem. Natomiast wiem, że jeżeli Kamala Harris dzisiaj ma podobne notowania jak prezydent Biden, a prezydent Biden nie jest prezydentem i był kandydatem Partii Demokratycznej, a Kamala Harris jest wiceprezydentem, ale w kontekście prezydenta, można powiedzieć, tylko wiceprezydentem i ona ma na tym etapie takie same badania, to tak naprawdę wszystko się może wydarzyć. Kampania dopiero wchodzi w ten decydujący moment. Na pewno zwolennicy demokratów, na pewno ci, którzy się wahają i na pewno też ci i te stany swingujące, które od których zależy wybór, będą miały zupełnie inną perspektywę, głosując na kogoś, kto jest w zdecydowanie lepszej kondycji fizycznej, intelektualnej, który ma przed sobą jeszcze dekady zarządzania, który uczył się administracji od prezydenta Bidena, bo był przy jego boku, jeżeli to padnie na Kamale Harris przez 4 lata, przecież to nie jest osoba, która tylko współpracowała z prezydentem
Bidenem. Ja trzymam kciuki za Partię Demokratyczną, dlatego że zwycięstwo kandydatki, kandydata Partii Demokratycznej to kontynuacja prezydentury Joe Bidena, a wiemy, że ta prezydentura była dobra dla cywilizowanego, demokratycznego świata, dla Unii Europejskiej i dla Polski, dlatego że gdyby Joe Biden nie tak jednoznacznie poparł Ukrainę i finansowo, i militarnie, i tak też robił ten pozytywny lobbying wokół Ukrainy, dzisiaj mogłaby być zupełnie inna sytuacja w naszej części Europy, a jak nasza część Europy, to oczywiście bezpieczeństwo Polski, naszych granic, naszych obywateli, więc trzeba trzymać kciuki za tych, którzy są przewidywalni, a nie za tych, którzy są nieprzewidywalni, bo Donald Trump, który zdaje się dzień czy dwa dni temu powiedział, że Putin to jest dobry przywódca, dyktator z Korei to jest dobry przywódca, oni dbają o swoje kraje, no to przecież to się samo komentuje. Więc trzymam kciuki za Amerykanów, bo od decyzji Amerykanów będzie zależała przyszłość wolnego, demokratycznego świata. Szanowni Państwo, no to jak na marchewkowym polu wszystko się może zdarzyć i tym podsumujemy. Oczywiście zachęcam Państwa do komentowania, polubienia materiału, subskrypcji, pisania właśnie swoich opinii, bo Państwa głos również ma znaczenie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Państwu i naszym gościem był poseł Tomasz Trela. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia.